Badabum. Wracamy do Prosto z kadru i witamy naszego gościa w dzisiejszej audycji. Witamy Pawła Kicmana. Cześć Pawle. Cześć Wojtku, witam. Jest z nami Paweł, który jest organizatorem strefy komiksu na Warsaw Comic Con, pierwszym w Polsce komikonie, który właśnie się odbywa w Nadarzynie pod Warszawą. Pawle, powiedz nam, jak wrażenia po tych pierwszych dniach, bo to już zdaje się od czwartku impreza trwa. Tak jest, dokładnie. Ja tu nawet jestem od środy. Jestem bardzo zajęty, więc ciężko mi jest ocenić w ogóle, jak wyglądają targi, bo przyznam, że no nie miałem od 3 dni okazji nawet zobaczyć, co wystawcy oferują i tak dalej. Ale ludzi jest dużo. Strefa komiksowa na szczęście jest oblegana, szczególnie na prelekcjach. Niestety dotknęła nas klątwa spotkań z polskimi twórcami, na które przychodzi po prostu garstka osób, jak to często bywa. To nie zmienia faktu, że są to osoby zaangażowane, więc tak czy siak te spotkania wyglądają całkiem przyjemnie. No tak jak wspomniałem, prelekcje komiksowe cieszą się popularnością, mniejszą lub większą, ale zawsze co najmniej pół sali jest, czasami są przepełnione, także z tego jestem zadowolony. Super, bardzo fajnie wiedzieć. A powiedz mi, Pawle, powiedz nam, słuchaczom też, jacy dokładnie goście są u was obecni? Kto z artystów zagościł na pierwszej edycji Comic-Conu w Nadarzynie? No więc tak, mamy artystki, które tworzą dla wydawnictwa Gindie. Mamy Ilonę Myszkowską, Beatę Smugaj, Janię Kłosowską, które nie są stricte, no może poza Iloną Myszkowską, artystkami komiksowymi, ale tworzą raczej obrazki w internecie i o tym troszkę rozmawialiśmy między innymi, to właśnie, czy to, co robią, też podchodzi pod komiks. Mamy też bardziej tradycyjnych twórców. Mamy Tomka Grządziele, czyli znanego spellcastera, z którym dzisiaj będę rozmawiał. Mieliśmy Dema, który co prawda troszkę mniej już z tymi komiksami związany, ale wciąż, ciągle o tym też rozmawialiśmy wczoraj. Był Jacek Frąś, który opowiedział troszkę o totalnie nienostalgii. Szósty miesiąc z rzędu, ale nie tylko. Była dzisiaj Kasia Babis, była Kasia Wittersheim, która też mówiła o swoich zagranicznych publikacjach. Także tych gości nie było niestety bardzo dużo. Sporo osób niestety nie mogło dotrzeć, ale było całkiem przyjemnie. Myślę, że to są osoby godne zainteresowania. A jeszcze w dniu jutrzejszym będzie spotkanie z twórcami polskich komiksów superbohaterskich, czyli z artystami z wydawnictwa Soul Invictus, a także z Rafałem Szłapą. I na tym właściwie zamknie się już strefa komiksu. No to fajnie. No to czyli jeszcze jakieś atrakcje czekają tutaj na uczestników. A powiedz mi z prelekcji, z programu, co jeszcze tutaj warto zaznaczyć dla słuchaczy? Co jeszcze ciekawego będzie omawiane w ramach strefy komiksu? Znaczy tak, właśnie w tym momencie współprowadzę, a raczej nie współprowadzę, bo rozmawiam z tobą, prelekcję o komiksach dla początkujących. W tym momencie również już od ponad godziny odbywa się konkurs w formie bitwy komiksowej. Dosyć niezwykły mam wrażenie, dlatego że mamy dwie kategorie. Kategorię digitalową, gdzie twórcy używają tutaj tabletów graficznych profesjonalnych i drugą kategorię papierową, gdzie mamy artystów tradycyjnych. Także to jest dosyć ciekawe. Mają 5 godzin, 5 stron do narysowania. Ogłoszonym tematem jest śmietanka. Ojoj. Jak im pójdzie. No i konkurs też właściwie na ostatnią chwilę jeszcze parę osób się zgłosiło, także jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Także dzisiaj będzie troszkę o Lovecraftcie w komiksie wieczorem, będzie spotkanie z Tomkiem Grządzielą, jutro dzień należy do polskich superbohaterów, a także będzie prelekcja w formie warsztatu o tym, jak można użyć komiksów superbohaterskich również w procesie wychowania najmłodszych pociech. Proszę bardzo. No ja szczerze mówiąc już zaczynam żałować, że mnie tam niestety nie może z wami być. Siedzimy teraz tu w Poznaniu w radio i rozmawiamy z tobą i stwierdzamy, że w sumie można było być po Nadarzynie i się dobrze bawić. Tak, znaczy no mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli Comic-Con się odbędzie, jeżeli organizatorzy będą zainteresowani jakby rozwijaniem komiksu na Comic-Conie, że będzie jeszcze więcej tego, że więcej osób będzie miało okazję opowiadać, będzie więcej gości, także z zagranicy, także zobaczymy, jeżeli organizatorzy będą chcieli, to na pewno takie możliwości
są, więc może uda się też dotrzeć tobie, Wojtku, w przyszłym roku. Pewnie. Trzymamy w takim razie gorąco kciuki za to, żeby tak się też odbyło. Dziękuję mi cię, Pawle, serdecznie za to, że udzieliłeś nam tutaj kilku zdań, kilku słów na temat tego, co się dzieje na Warsaw Comic Con. I życzę oczywiście powodzenia do samego końca imprezy, bo to jeszcze trwać będzie do dnia jutrzejszego, tak? Tak, dokładnie. Świetnie. W takim razie dziękujemy ci, Pawle. Do usłyszenia, mam nadzieję, miłej reszty imprezy. No a wszystkich słuchaczy oczywiście, jeśli mają okazję, zapraszamy jeszcze do odwiedzenia Warsaw Comic Con, bo jak sami usłyszeliście, jeszcze się rzeczy dzieją. No tak, wszyscy ci z Warszawy i z okolic, no to zapraszamy dokąd? Do Nadarzyna. Do Nadarzyna. Tak jest. W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Miłego weekendu. Hej. Wzajemnie.